Głęboko wierzę w to, że każdy z wyborców, każdy z mieszkańców naszego okręgu wyborczego, dawnego województwa nowosądeckiego, będzie w stanie znaleźć tutaj kandydata godnego swojego głosu. O to prosimy. Koalicja Obywatelska zaprezentowała listę kandydatów, którzy powalczą w zbliżających się wyborach parlamentarnych o mandaty do Sejmu. Jedynką listy w okręgu numer 14 jest Weronika Smarduch. To nie są takie twarze z pierwszych stron gazet i mediów, to są twarze takich lokalnych działaczy. Tak, to są twarze lokalnych działaczy, to są twarze ludzi, którzy żyją w tym momencie wśród mieszkańców i doskonale znają ich problemy. I na tym nam najbardziej zależało, bo musimy pamiętać, polityka powinna rozwiązywać problemy zwykłych ludzi. I część tych właśnie zwykłych ludzi powiedziała, że mają dość i chce walczyć o to lepsze jutro. Doskonale znamy problemy mieszkańców, doskonale wiemy, co ma być zrobione i na tym nam najbardziej zależało, bo to jest nasz okręg. Nasz okręg, dla naszego okręgu najważniejszy jest taki lokalny patriotyzm. Najważniejsi są lokalni liderzy i tak też chcieliśmy zbudować tą listę. No, tak jak patrzymy na listę PiS-u, no, co może Krakus wiedzieć o naszym okręgu? On tutaj nie bywał, on w ogóle nie był nigdy zainteresowany naszymi problemami. 6 września, a więc w ostatnim dniu rejestracji list, na sądeckim rynku odbyła się krótka prezentacja. Dziś podział wyniszcza nasz kraj. Dziękuję i zachęcam Państwa głosowania na 20. Wśród 20 osób, którzy tworzą listę Koalicji Obywatelskiej, jest również reprezentant powiatu limanowskiego. Ze mną pan Tadeusz Patelita, doświadczony samorządowiec, parlamentarzysta, który w przeszłości był, zasiadał w Sejmie w ławach poselskich. Na początek warto przypomnieć, że jest pan jedynym reprezentantem powiatu limanowskiego. Dlaczego tylko jedynym? Ja wszystko zrobię jako kandydat z Limanowszczyzny, żeby ten mandat wziąć dla powiatu, bo jestem jedynym kandydatem, i żeby ten mandat na Limanowszczyźnie był. Dlatego, że jest bardzo wiele spraw do załatwienia. Sprawy drogowe. Dzisiaj mamy od 3 miesięcy drogę 28 nieprzejezdną. Jeżeli będę parlamentarzystą, w ciągu miesiąca droga będzie odblokowana. Można to zrobić, tylko nie chcę o adwersarzach politycznych mówić, ale oni tylko po głosy przyjeżdżają na Limanowszczyznę. To im potrzebne, a przede wszystkim nie dbają o Limanowszczyznę. To w rozmowie z przedsiębiorcami nie można wywieźć towarów dla gospodarzy sadowników, bo droga 28 jest nieczynna. Ja wszystko zrobię, żeby powiat limanowski odblokować komunikacyjnie miasto Limanowa, Mszana Dolna, bo to jest mi bliskie sercu, bo połowę życia spędziłem tu na Limanowszczyźnie. Najbardziej znanym kandydatem spośród całej dwudziestki jest Piotr Lachowicz, obecny sekretarz miasta Nowego Sącza, a także radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pana osoby nikomu nie trzeba przedstawiać, panie Piotrze, ale tak patrząc na te osoby, które tutaj przed chwileczką się zaprezentowały, to zabrakło mi takich tuzów Platformy Obywatelskiej, tych działaczy, którzy dzierżą również stanowiska radnych, chociażby brakuje mi tutaj pana Leszka Zechzdy, który mógłby chyba przyciągnąć troszkę tych sympatyków Platformy do urn wyborczych i do wyborów. Znaczy, ja myślę, panie redaktorze, że jest to decyzja indywidualna i Leszek jest samorządowcem i wiele lat spędził nie tylko w Radzie Miasta Nowego Sącza, ale również w Sejmiku, tak jak ja obecnie, i zawsze ja w każdym ugrupowaniu dzielimy się według swoich zainteresowań. Ja wiele lat pracowałem i pracuję w samorządzie. W zasadzie sprawdziłem się chyba na wszystkich szczeblach, dlatego że byłem i radnym miasta Nowego Sącza, i przewodniczącym rady. Jestem obecnym radnym sejmiku, czyli uzyskałem ten mandat od państwa, od mieszkańców, i dlatego koledzy mnie zachęcili do tego, żebym spróbował również nowej drogi życiowej, czyli startu do Sejmu. Do tego Sejmu startuję dlatego też, że zawsze byłem demokratą, zawsze miałem poglądy wolnościowe, szacunek dla wszystkich, bez względu na poglądów, w tym również
dla kolegów z PiS-u, bo to trzeba też podkreślić. Natomiast no, jestem przeciwnikiem takiej fasadowości demokracji, pozorom na wzór takich krajów troszkę afrykańskich, niektórych azjatyckich, to znaczy w których może działać opozycja, ale niemniej jednak warunki są takie, żeby nigdy nie mogła wygrać wyborów. Media narodowe, za które wszyscy płacimy, bo to trzeba podkreślić, trzymane są w jednych rękach. Nierównego traktowania samorządów, czyli większe pieniądze dla swoich, podczas gdy te pieniądze tak naprawdę nie idą do Platformy, PSL-u lub PiS-u, tylko idą do mieszkańców. I z tego względu zdecydowałem się. Jest to takie nowe wyzwanie życiowe, a już Państwo zdecydujecie, jak to się skończy. Dziękujemy bardzo i gratuluję całemu zespołowi 7,5 tysiąca zespołów i idziemy po zwycięstwo. A wybory parlamentarne odbędą się 15 października.